Witam, w tym filmiku pokażę Wam, jak zdobyć trochę pieniędzy na początku gry w Gothic 3. No to zaczynajmy. Najpierw musimy się dostać do tej lokacji, czyli Cape Dawn. Jakby ktoś nie wiedział, gdzie to jest. Otwieram mapkę. No tutaj, to jest trzecia lokacja, którą odkrywamy po Ardei i Redok na początku gry. No to lecimy dalej. Wychodzimy z miasta. Chyba jak wchodzimy do miasta też możemy tak zrobić. Tutaj skręcamy. Jest taka kapliczka. Z niej będziemy korzystać, aby właśnie zarobić. Będziemy z niej korzystać w ten sposób, że po prostu będziemy przy niej klękać i odchodzić. To jest cała filozofia. To jest pierwszy krok. Drugi krok to musimy właśnie pobić tutaj oto tego pana Jensa. Jak się... No i bierzemy od niego ten oto łuk, miecz. No i już zaraz pokażę wam, ile to jest warte. Tutaj musimy właśnie przyklęknąć przy tym. Dobra, jest. I tak oto zdobyliśmy łuk gońca leśnego warty 5500 i długi miecz warty 750, czyli prawie, no, ponad 6000 sztuk złota. No, idziemy z powrotem. Jak widać, bronie się odnowiły. Możemy je zabrać ponownie. I mamy kolejne 6000, ponad 6000 sztuk złota. Idziemy z powrotem. Wiem, że jest też podobny bóg z Gornem w Ardei. No, ale pokazuję wam ten, abyście wiedzieli też, że w ten sposób też się da. Idziemy z powrotem. Odłóż broń! Jak no dalej! Tutaj bierzemy sobie. Gdzie jest miecz? O, gdzie się za ścianą ukrył. No i tak możemy robić w nieskończoność. Myślę, że jest to dobry sposób na zarobienie na początku gry, jak się na przykład chce kupić jakąś zbroję albo miecz, a nie mamy pieniędzy. Możemy właśnie ten miecz i ten łuk wymienić na właśnie sporo ilość pieniędzy i sprawić sobie jakiś lepszy ekwipunek albo miksturki, albo co tam chcemy. No. Także ja się z wami żegnam. No i miłego grania w Gothica 3, jak gracie. Cześć.